Ponad 55% aplikacji mobilnych zbiera o nas wrażliwe dane, których nie potrzebuje. Według przeprowadzonych badań więcej niż 55% aplikacji nie spełnia standardów polityki prywatności, która zostanie wprowadzona w Unii Europejskiej i jest przyjęta przez Google Play. Po 25 maja wejdzie w życie nowa polityka prywatności European Union's General Data Protection Regulation, która będzie wymagała od aplikacji informowania użytkowników o tym, że jakiekolwiek dane zostają przekazane do podmiotów zewnętrznych, a dodatkowo użytkownik będzie musiał zostać poinformowany o możliwości zażądania usunięcia wszelakich zgromadzonych na swój temat danych z serwerów tych firm. Już od lutego, dzięki nowej polityce prywatności Google Play dostosowanej do nadchodzącej regulacji, aplikacje będą mogły żądać od użytkownika tylko i wyłącznie danych niezbędnych dla swojego podstawowego funkcjonowania. Jakiekolwiek wykroczenia w tej materii mają kończyć się kolosalnymi karami finansowymi dla producentów aplikacji. SAFEC, które zajmuje się kontrolowaniem jakości oprogramowania aplikacji mobilnych, przeprowadziło ostatnimi czasy badania dotyczące spełniania przez aplikacje nadchodzących standardów. Ich wyniki okazały się niepokojące, ponieważ ponad połowa ze zbadanego 1000 aplikacji miała przynajmniej jedną funkcję, która narusza wrażliwe prywatne dane użytkownika, chociaż nie potrzebowała ich do poprawnego funkcjonowania. Do najczęstszych nadużyć dochodziło w obszarze kontroli lokalizacji użytkownika 26% oraz w kwestii zbierania danych na temat innych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu mobilnym 40%. Co kontrowersyjne, oprogramowanie na naszych telefonach zbiera dane na temat listy zainstalowanych przez nas aplikacji bez pytania czy widocznego, oczywistego dla przeciętnego użytkownika śladu. Google uznało to za przykład jawnego nadużycia, który był jednym z motywatorów doprowadzających firmę do sformułowania nowej, bardziej restrykcyjnej polityki prywatności. Średnia liczba aplikacji zainstalowanych przez użytkownika na telefonie wynosi 18.